Dzień dobry moi mili, witam Was na moim kanale Innowacyjny Dom. Proszę Państwa, stoję właśnie koło pompy Thermateka model 20, jestem koło własnego domu i dzisiaj jest szczególny dzień, jest to 1 września 2023 roku i ta pompa zostanie zamieniona na nowszy model, czyli Thermateka drugiej generacji S-Line'a. Skąd taka decyzja? My jako Innowacyjny Dom, instalator i dystrybutor tych pomp na terenie całego kraju, te pompy testujemy, podłączamy, robimy z nim różne ciekawe rzeczy i tutaj ta pompa jest, mimo tego, że ten dom aż ma 240 metrów użytkowych, była pompą 5-kilowatową, która pracowała dla tego domu i powiem Państwu, że do minus 2 stopni była w stanie ogrzać ten dom. Służyła mi ta pompa bardzo dobrze, jestem mega zadowolony. W międzyczasie, po tym całym sezonie, była na chwilę ona odpięta, przyszła inna pompa propanowa, innego producenta do testowania, ale ogólnie mogę powiedzieć, że ta pompa grzała u mnie jakby cały sezon. I proszę Państwa, teraz będzie pompa 10-kilowatowa Thermateka, już która będzie dobrana do tego budynku tak, jak powinna być, czyli ten budynek mieści się w zakresie pracy tej nowej pompy i nie będziemy już używać biwalentnych źródeł ciepła, tak jak w tamtym roku, czyli od minus 2 stopni, tylko będziemy używać je tak, jak projektujemy naszym klientom, czyli gdzieś w granicach minus 7, minus 8, może minus 10 stopni. Zobaczymy, ile ta pompa pochłonie prądu. Proszę Państwa, my jako Innowacyjny Dom, dystrybutor pomp Thermateka na terenie całego kraju, mamy zainstalowanych tych urządzeń kilkaset. Jesteśmy mega zadowoleni ze współpracy z Thermatekiem i tutaj dla Tomka i dla Adama przygotowaliśmy fajny prezent w podziękowaniu za ten owocny czas współpracy, czyli przygotowaliśmy taką rzeźbę z metalu, która podsumuje cały rok naszej współpracy. Już za chwilę instalatorzy z Innowacyjnego Domu zrobią wypełnianie tej pompy na nowszy model, a potem do Państwa wrócę i jeszcze poruszymy sobie kilka ważnych tematów. I już jestem, a koło mnie jest pompa Thermateka 10-kilowatowa, która będzie teraz ogrzewać mój dom, ale nie tylko, proszę Państwa, bo będziemy na tej pompie robili też różnego rodzaju testy, po to ona właśnie też tutaj jest. Chcę powiedzieć, że jest to pompa dwa razy mocniejsza od pompy, która do tej pory tutaj u mnie grzała Thermateka i zobaczymy, jak będzie duże jej zużycie prądu. Wymieniłem licznik prądu na nowy, jest wyzerowany, a jestem przekonany, że będzie się u mnie świetnie sprawowała, a także u Państwa, bo wiele osób już u nas czeka na terminy montażu i wiele osób już ma zainstalowane właśnie tą pompę. Niestety nie byłem pierwszy, który ją ma. Moi klienci już też te pompy mają. Jeśli Państwo przemyślą sprawę i będą Państwo zainteresowani, aby u siebie mieć takie urządzenie, to proszę Państwa, prosimy o kontakt. Pod tym materiałem znajduje się mój numer telefonu i także do mojego syna Wiktora i Kordiana. Proszę dzwonić, pytać. Będziemy Państwu odpowiadać na wszystkie pytania, wysyłać będziemy karty jakby wydajnościowe tych pomp. W najbliższym czasie będziemy kręcić filmy o testowaniu tej pompy, ale także będą filmy o obsłudze aplikacji na telefonie, ale także oczywiście na wyświetlaczu, aby Państwo użytkownicy tych pomp, nasi klienci, mogli bardzo łatwo tą pompę poznać i ją wykorzystywać w sposób bardzo ekonomiczny i w pełni jej możliwości. Żeby dokładnie Państwo wiedzieli, jak te urządzenia pracują, jak są wydajne i ile zużywają energii i dopasowali je do własnych potrzeb. Także zapraszam Państwa na nasz kanał, do oglądania naszych materiałów, bo będzie dużo ciekawych rzeczy się działo. Do zobaczenia!